Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Konradowicz, a to jest kolejny odcinek symulatora D-Rail Valley. W dzisiejszym odcinku rozpoczynamy oficjalnie sezon drugi tejże świetnej gry. Z tego co czytałem, wyszły jakieś update'y. Więc myślę, że warto by było sprawdzić, co dodali. Oprócz tego, że na trybie kariery nie chcą mi działać własne ustawienia trudności. Działają one tylko w trybie piaskownicy, to na razie jeszcze innej dziwnej rzeczy nie zauważyłem. 912 to na pewno byśmy to chcieli. To wątpię. Zaczynając od pierwszej podstawowej lokomotywy, którą mamy. No jak mówiłem, zaczynamy pociągu i mamy tylko lokomotywę DE-2. Już widzę, co dodali, to są własne pojazdy, a nie posiadamy. No dobrze. Płaty też nie posiadamy. No dobrze. 264. Na fabrykę towarów i miasto. 228 na port i miasto i 228 na port i miasto. My jesteśmy tutaj i tu jest bardzo stromy wyjazd. Dobrze kojarzę. Tutaj, nie? To już po tym idzie gładko w dół. Tutaj. Tu chyba szło pod górę. Bo teraz dodali coś takiego jak katalog pojazdów szynowych. Tutaj zobaczymy. Dwuprocentowe wzniesienie, możemy podciągnąć 300 ton. Gdzie? 300 ton. I już w poprzedniej serii dotarliśmy do tego, to podzniesienie 1200 ton. Czyli 300 ton powiadać po płaskim 1200. My ostatnio zaczynaliśmy od tych dostaw na port i miasto. 5000. Rzecza towarów i miasta. Już się patrzymy, fabryka towarów i miasto GF. To GF jest bliżej od HB. No dobrze. Jak na pierwszy rzut myślę, że to będzie odpowiednie. Bierzemy. I mamy schuty, stalowe kształtowniki i stalowe płyty. Odebrać z B4O. I B4O, dobrze. To jest B i 4O. No, udajmy się po lokomotywę. Która nie wiem gdzie jest, nie mam zielonego pojęcia. Tutaj widzę coś. Tutaj jej nie widzę. Tu widzę, widzę, widzę. Jest. Tu jest jeszcze jakaś inna. Co to jest? DM3. Już ładnie wygląda. Okej. Okay. My musimy tą przejąć. Otwórzmy sobie drzwi. A, tylko tu jest obrotnica. Obrotnicy wyjedziemy na NE. A my według mapy świata też potrzebujemy jechać na NE. Dobrze. Tam wyjedziemy i sobie będziemy cofać.
Fajnie sobie odpalmy. Idziemy tym przemanewrować. Trzeba włączyć? Nie. Przeciągnijmy odrobinę. Okej. Jedźmy. Tak to my raczej nie wjedziemy. Trzeba to zluzować. Może od razu poślizg. Ciekawe czemu. Stój. No chodź. Chodź do budki. I idziemy tutaj. O! Jakieś błyski widziałem, czyżby miało padać? Mogę świecić o tutaj lampkę. O! To jest mi niepotrzebne póki co. Bierzemy hamulec i wyjeżdżamy na wprost. Wyjeżdżamy na wprost i będziemy się podczepiać pod wagony na torze B4. O! Tak jak nam mówiła tutaj informacja, że mamy takowe wagony odebrać. Okej, sobie jeszcze sprawdzę, czy aby na pewno mnie dobrze słychać. Wydaje mi się, że jak najbardziej w porządku. O matko, to jeszcze nie tutaj, panie. Czekowałeś dalej. No i zapomniałem, że to jest strasznie czułe na pociągnięcie tego. Jaki sam ton ma? Idziemy się tutaj lokomotywką ładnie cofnąć. Przesadzaj, że aż tyle mocy ci nadałem. Teraz podepniemy te parę wagonów i już nie będziesz tak ochoczo jechać. Wydaje mi się, że można jeszcze zmniejszyć głośność dźwięków z symulatora troszkę na państwa, bo tu jakoś głośno ta lokomotywa pracowała. Prawie już tu pomalutku wjeżdżamy. Wygląda dalej, że tu nie ma krzesła, żeby sobie usiąść.
super. Tutaj dojedź. Trzysta siedemdziesiąt dwa, dokładnie. Czemu tak? Kucyk, kucyk. Cyk. Cyk. Okej. Teraz tak. B4, o. I D5, i. GF. Łomatk, wjeżdżamy. Tutaj trzeba tędy cofnąć. Czyli B przejechać i w prawo. Musimy pamiętać. Jesteśmy tutaj, więc jedziemy tu i w prawo, potem naprzód. Wyjeżdżamy i na lewo. Oczywiście deszcz pada na początek, bo jakby to mogło być inaczej. To jest na pewno wyluzowane. Jest dobrze. Cieraczkę włącz. No i jedziemy. Podpiaskuj. Oczywiście tak topornie, topornie z tą mocą. Już takie początki, nie? Tu były, pamiętam. Nie da się inaczej. Teraz na lewo. Lecieć jest ustawione. Muszę sobie trochę symulator sam ściszyć, bo jest strasznie głośno. Widzicie? I nic nie ma, jest kuziołek i jakiś hangar. Teraz jedziemy i potem w prawo. Bez sensu to cisnąć, bo to... Czyli dać 65 jedziemy. Za dużo szybciej nie pojedzie. Ładne te tereny, ładna jest ta gra. Thank you.
właśnie, jeszcze jest coś takiego jak... Ja myślałem, że... To jest coś innego. Zróbmy sobie z dwa zrzuty ekranu. Aż niska temperatura. Niedługo będzie w prawo. Zapomniałem sobie przejazdów zmienić, no rozjazdów zmienić. Co by być ustawione na wprost, trzeba będzie uważać na następny raz, bo żeby się to nie skończyło jak ostatnio. Chciałem w ustawieniach tego trybu realistycznego wyłączyć, żeby można było... więcej zapisów, a tu coś nie wyszło. Zejdźmy z mocy, uszykujmy krótkofalówkę, co by rozjazd zmienić. No właśnie, w prawo. I będziemy dojeżdżać już właściwie na GF. Przejeździemy sobie przez B i od razu odbijamy w prawo. Pięćdziesiątka, to tyle właściwie jedziemy. No tutaj właściwie w ogóle prawie paliwa nie zużyjemy, nie? Mogłem nawet o tak zrobić. Tutaj właściwie to nie ma opłaty, czy się odpala ten silnik, czy się nie odpala. Tutaj to może to nie był taki zbyt dobry pomysł, bo coś widzę, że tu chyba lekko pod górę mamy. Albo ładnie. A się nie zmniejszy tej lokomotywy jakąś moc, czy prędkość maksymalną. A niby jest płasko.
jest ten wiadukt. Tutaj na mapie widać to. Właśnie. Nie róbmy poślizgu, bo będzie trzeba dużo za naprawę płacić, a nie o to chodzi. Jeszcze raz tak, my przejeżdżamy i w prawo. Stawiamy to na D5 i... Jakoś to, nie wiem, usprawnili dźwięki czy coś, jakoś trochę lepiej to brzmi. Jakieś fajne wybaczenia torów są. Naprawa, ale my i tak nie mamy jeszcze licencji na manualną naprawę lokomotyw. By było taniej. Stoi druga lokomotywa nasza. Nie mogli się potem podłączyć. I karamba się przełoży ten rozjazd, nie? Niedobrze, niedobrze. Buzuj. Jeszcze kawałeczek. Gdzie? Teraz jak już tu jesteśmy, trzeba się ustawić, że ma być na D5 i dobrze, tu jest D. Jest dobrze. Jesteśmy ustawieni na D5 i...
trochę podpiaskować. Tutaj zaciągnijmy, zablokujmy to, odblokujmy, róbmy tak, wygaśmy. Idziemy oddać zlecenie, tylko jeszcze nie wiem, gdzie tutaj jest. Widać, jak świeci i błyska. Jak świeci i błyska, to tutaj sobie ładnie pójdziemy zobaczyć, co my tutaj mamy. $10,000. Tutaj widzicie, i jest 16,000. Czyli mamy 18,000. Kosztuje 30,000. Serio? Za manewry możemy dostać 14,000. Za manewry, 9,000 za manewry. Przewozy towarowe. Tu mamy. To jest szmalonga. A można wziąć ewentualnie fabryka żywności. FF. Że nie po drodze. FF jest tam. Nie podobają mi się te zlecenia, by trzeba było wziąć manewry. Dobrze. Serio? Ty, gratulacje. No. Odłącz, wyładuj, odłącz, odłącz,
i odłącz. Nic trudnego. Jest trudnego, trochę na odwrót pewnie będziemy to robić, zależy jak podłączymy, ale to będzie już w kolejnym odcinku, więc komentujcie, subskrybujcie, ja się z wami żegnam i do zobaczenia, na razie, cześć, pa pa.